Jesteśmy po niesamowitym evencie KryptoSphere. Jakie są moje przemyślenia? Czerwono ma rynku kryptowalut, jakie obecnie mam założenia, do czego się przygotowuję i jak będę obecnie rozgrywał rynek. Jedni z analityków Pantera Capital przewidują cenę Bitcoina w roku 2024 na poziomie około 150 tysięcy dolarów. Kryptosklep należący do kryptoekipy oficjalnym dystrybutorem Tangem Wallet. Mamy nowe głosowania na Stargate, działamy na Jebiswap, mamy sporo wydarzeń z rynku i z naszych projektów. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich w nowym miesiącu. Mamy 5 września, a my oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi krypto tematami. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, warto bać subskrypcję, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco. Jeżeli uważasz, że materiał jest wartościowy, warto zawsze podzielić się łapką w górę i zostawić komentarz do wydarzeń, które omawiam w tym materiale. I standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem ani doradcą finansowym, ani inwestycyjnym. Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia i przemyślenia. Zaczynamy standardowo słuchajcie od ogłoszeń parafialnych jeżeli chodzi o ważne wydarzenia, udało nam się zostać oficjalnym dystrybutorem Tangem Wallet, nie było to łatwe, trzeba było tutaj spełnić określone warunki wydaje mi się, że jest to bardzo dobry ruch po analizie portfeli sprzętowych, uznaliśmy, że Tangem jest właściwym rozwiązaniem i możecie kupić sobie słuchajcie portfel Tangem Wallet na naszym sklepie jest już dostępny, jeżeli chodzi o portfel, mamy tutaj portfel z trzema kartami. No i jeżeli chodzi o plusy, przede wszystkim sumarycznie wyjdzie wam taniej. Oczywiście oszczędzamy tutaj na wysyłce, bo cena portfela jest praktycznie taka sama i dostajecie portfel praktycznie od ręki, a więc szybciej nie trzeba czekać wielu dni na to, żeby portfel przyszedł do was z zagranicy. Dlatego, jeżeli nie macie jeszcze portfela, oczywiście zapraszam serdecznie do Krypto sklepu. Jeżeli chodzi również o sam Tangem Wallet, jakiś czas temu, słuchajcie, yy, nagrałem materiał, a więc możecie zapoznać się, jeżeli nie znacie tego portfela, omówiłem plusy, minusy. W mojej opinii dzisiaj jest to portfel bardzo dobry, przyjazny y, użytkownikom, portfel tańszy od y, konkurencji, dlatego również ja takowy portfel posiadam. No a oczywiście Krypto Ekipa została oficjalnym właśnie partnerem tangem. Będziemy edukować y, gdzieś tam o tym portfelu, a sam KryptoSklep został oficjalnym dystrybutorem tangema. Z ważniejszych wiadomości przypominam jeszcze o grupach Ekosystemy. Jeżeli interesujecie się konkretnymi ekosystemami, warto również wbić, ale wszystkie informacje macie na stronie crypto ekipa.pl. Za mami słuchajcie dobry event, jeżeli chodzi o frekwencję, nie była ona za dużo, a za duża, ale biorąc pod uwagę w jakim miejscu jest rynek, było ciekawie. E uważam, że dużo ciekawych wartości, dużo dobrych prelekcji ze sceny, mieliśmy fajne debaty, e kilka prelekcji również przypadło mi do gustu, także jestem zadowolony. E jeżeli chodzi również o spotkanie ze społecznością, dziękuję wszystkim, z którymi mogłem się spotkać, dziękuję również innym influencerom z Twittera, gdzie mogliśmy porozmawiać na żywo i tak naprawdę do Doszliśmy do wniosku, że można super fajnie rozmawiać, mając zupełnie inny pogląd na rynek kryptowalut, i mimo że były jakieś spiny na Twitterze czy na YouTubie, no to fajnie spotkać się w cztery oczy, wyjaśnić y, pewne kwestie, nawet twardo czasami, ale moim zdaniem jak najbardziej y, event. Udamy, także afterparty zaliczony. Dziękuję wszystkim za obecność i szykujemy się do kolejnych eventów. Obecnie przed nami MBX w Berlinie, czwarty, piąty, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, również mamy tutaj bilety. Dobra, koniec parafialki, czas zająć się rynkiem. Zaczynamy od indeksu Eurend Grid. Oczywiście lecimy coraz niżej, jesteśmy w strachu. Bitcoin spada, kryptowaluty spadają. Jest to spowodowane oczywiście wieloma czynnikami i wiele osób mówi, że to nie jest dobry czas na inwestowanie. Jeżeli chodzi o moją prelekcję, mówiłem wam o tym, że ja nigdy nie szukam szczytów, nie szukam dołków i przede wszystkim to, na czym ja się skupiłem, o czym dzisiaj też chciałbym wam powiedzieć, to dlaczego nie szukam gdzieś tam predykcji ceny. I uważam, że jeżeli dzisiaj jakikolwiek influencer czy youtuber jest w stanie powiedzieć wam, ile będzie kosztował Bitcoin za dwa miesiące, za pół roku czy za rok, to jest wróżenie z fusów i uważam, że to jest bardzo złe podejście. Jeżeli chodzi też o sentyment, zaglądamy sobie na Google Trends, macie tutaj porównanie: Bitcoin. Bitcoin ze złotem, tak jak widzicie, jest to wykres z ostatnich pięciu lat. Właśnie tutaj dla frazy Bitcoin i dla frazy złoto, oczywiście cały świat jest brany pod uwagę. I tak jak widzicie w Bitcoin to jest niebieski wykres. Obecnie te zainteresowanie Bitcoinem nie jest duże, nieco lepiej wygląda złoto. No, ale widać, że ludzie obecnie niechętnie inwestują. Natomiast, jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym, to rynkiem interesujesz się cały czas. Zaglądamy też na Blockchain Centernet raz sobie w miesiącu, żeby zobaczyć. Oczywiście to nie jest alt season. Wiele osób mówi, że to nie jest bitcoin season. Jesteśmy już na tym Takim jasno-niebieskim paseczku. Jeżeli chodzi o mnie, tak jak wiecie, największe zakupy na Bitcoinie robiłem na poziomie w okolicach 20 tysięcy dolarów. I jeżeli byśmy spadli w okolice 20-22, znowu będę ruszał większą ilość stablecoinów. Natomiast ostatnio wjechałem mocniej w Ethereum, tak jak wam pokazywałem. Jeżeli chodzi o altcoiny, obecnie gdzieś tam nie dotykam jakichś tam większych inwestycji. Gram raczej pod wydarzenia, czy gdzieś tam pod to, co dzieje się na giełdach, a więc lunchpady, czy Lunch pole. Bitcoin 25,739, Ether 1000, 1631. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o mnie. Ja opieram oczywiście swoją wiedzę na tym, że rynek jest cykliczny. Oczywiście biorę pod uwagę to, że możemy mieć wyłamanie z tego cyklu i że Bitcoin w nowym cyklu może zachować się zupełnie inaczej. Tak jak wiecie, tych cykli było dopiero kilka, więc być może nie jest to jeszcze taki papierek lakmusowy. Natomiast fakt jest taki, że Bitcoin jest ponad 60% poniżej ATH i tak jak mówię, tak jak ostatnio kupowałem poniżej 20 tysięcy, jeżeli byśmy zjechali, będę kupował. Jeżeli Bitcoin poszedłby w górę, w okolice tamte 30, no to Będę przede wszystkim realizował większe zyski na Ethereum, gdzie mam dodatkowy koszyk zrobiony pod to wydarzenie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyceny. Jeżeli chodzi o mnie, również jestem bardzo mocno zainteresowany Chainlinkiem, i tutaj oczywiście chciałbym omówić kilka ważnych tematów. Przede wszystkim samego linka kupuję nie tylko pod hossę, nie po to, żeby wykręcić tutaj razy 10 czy 20. Bo tak naprawdę, przy takiej kapitalizacji, przy tak dużej ilości mm, gdzieś tam tokenów, które są jeszcze do uwolnienia, nie będę. Bał pojawił się w żadną predykcję ceny, natomiast to co mnie interesuje jest to cały ekosystem Chainlinka, gdzie mamy coraz więcej projektów. Oczywiście chodzi tu o Chainlink Build, gdzie właśnie wiele projektów ma zaznaczone w swojej dokumentacji. Mamy też potwierdzenie od Chainlinka, że za linka będziemy otrzymywać tokemy tych projektów. Tych projektów jest dużo, jedne są bardziej wartościowe, drugie mniej, więc trzeba będzie zrobić dokładny research. Ewentualnie, które pozycje zostawiać, natomiast moim zdaniem Warto. przypominam, że stake'ujemy bezpośrednio na platformie Chainlinka. Obecna runda stakingu jest zakończona, a kolejna runda ma ruszyć w ostatnim kwartale tego roku. Zresztą więcej informacji macie też w ostatnim moim filmie, który nagrałem z żywcem, z żywiec krypto, właśnie na y, gdzieś tam kryptowersie. Y, Natomiast, tak jak mówię, ja będę starał się rozegrać to za standardową na kilku koszykach. Część linków mam zastejkowane, i te linki, które mam obecnie zastejkowane, będę chciał przy. Przenieść na kolejny staking. Z tego co wiemy, te osoby, które weszły w fazę, tą, która została zakończona, będą miały pierwszeństwo w fazie drugiej. W fazie pierwszej całość trwało około tam 20 paru godzin. Jeżeli chodzi o tą nową fazę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak szybko to się zamknie, ale kto ma, to myślę, że bez problemu to zrobi, jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany. Drugi koszyk linka, będę starał się systematycznie na spadkach tego linka skupować, po to, żeby sprzedać go w momencie, jeżeli rzeczywiście te projekty z tego ekosystemu złapią hype, ludzie zobaczą, że gdzieś tam robią dobre wyniki, że jest to jedyna droga, żeby te projekty pozyskać, natomiast czy one będą wartościowe, czy złapią hype, tego nie wiemy i tego nikt Wam nie powie, więc tutaj oczywiście ryzyko jest, jak przy każdym innym projekcie na rynku krypto, ale chciałbym, żebyście wiedzieli jak na to patrzę ja przede wszystkim wiem po co linka kupuję nie tylko spekulacyjnie po wzrost ale również po to, żeby go zastejkować i dostać te projekty no i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o te projekty, no to jest ich ponad 50. Wszystko macie wypisane bezpośrednio na Chainlinku, więc być może warto się temu przyjrzeć, warto robić sobie research i szukać gdzieś tych projektów popatrzeć, gdzie można zrobić coś ciekawego, także jeżeli chcecie, no to macie to bezpośrednio na Chainlinku. Lecimy sobie dalej. Oczywiście wszyscy bawią się w magików i próbują przewidzieć cenę Bitcoina. Jeszcze raz powtarzam, nie ma takiej osoby, można gdzieś tam opierać się na cykli Liczności. Można oczywiście historycznie domniemywać, że Bitcoin przebije ATH, patrzeć ile razy przebił poprzednie ATH. No i jeżeli chodzi o, słuchajcie, Pantera Capital, no to mamy dość śmiałą predykcję. Oczywiście jest to rok 24, kwiecień 20 mniej więcej, tak jak widzicie, że gdzieś tam Bitcoin może dojść tutaj do poziomu tych 147, prawie do 150 powiedzmy tysięcy dolarów. Oczywiście pokazuje to tylko gdzieś tam informacyjnie, tak tak żeby wiedzieć, że z różnych stron mamy różne ataki, różne, różne oczywiście predykcje. Tak jak mówię, ja patrzę ile Bitcoin jest od ATH i również przy przebiciu ATH na Bitcoinie będę miał ustalone swoje poziomy sprzedaży i będę opierał się właśnie na tej cykliczności rynku. Lecimy sobie dalej. Oczywiście czekamy na ETF-y na Bitcoinie i tutaj mamy coraz więcej sygnałów, że jesteśmy bliżej niż dalej. Były szef seku powiedział, że jest już zielone światło i nie jest pytanie, czy tylko pytanie kiedy wszystkie informacje macie na BIN Krypto. No i oczywiście analitycy Bloomberga uważają, że po zatwierdzeniu ETF-ów na Bitcoinie mogą ucierpieć giełdy kryptowalut, dlatego, że wiele osób będzie korzystało z tej opcji, a opłaty na giełdach są wyższe. Myślę, że nie do końca tak będzie giełdy sobie poradzą, duże silne giełdy sobie poradzą. Oczywiście innym, tem innym tematem jest temat KYC. Dobra, lecimy sobie słuchajcie dalej i teraz tak, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed skamami. Ostatnio wypłynęła informacja, że da się ukrywać linki na Discordzie i jest to bardzo niebezpieczne. Tak jak tutaj macie taki przykład pokazany, że można link zastąpić innym linkiem, ukryć go. Gdzieś tam trzeba uważać, także przestrzegam przed klikaniem linków na Discordzie, szczególnie linków, które dodawane są nie przez team, nie osoby, które na Discordzie mają rolę. Tak trzeba to sprawdzać, jeżeli ktoś ma rolę i coś sprawdzacie. To oczywiście wtedy można kliknąć, jeżeli jest to podane bezpośrednio przez projekt. Natomiast jeżeli są zwykli użytkownicy tacy jak ty czy ja, no to wtedy trzeba uważać. Ale jest to nowa forma i trzeba być tutaj, słuchajcie, bardzo ostrożnym. Lecimy sobie dalej. Myślę, że wielu z Was bawiło się oczywiście matchboxami. Hot Wheelsami od firmy Mattel również mój synek ma bardzo dużo tych samochodzików i dzisiaj CryptoCox dał rano informację o tym że również firma Mattel wypuszcza NFT właśnie z tymi samochodzikami, wszystko macie oczywiście do przejrzenia na ich stronie, z tego co widzę to obecne sprzedaże są zakończone, natomiast odbywa się handel na ich marketplace, wszystko jest na sieci Flow, a więc też tak jak widzicie Flow nie umarło rozmawialiśmy kiedyś często o Flow jeszcze w kontekście choćby NBA Top Shot czy kilka innych projektów, natomiast taka ciekawostka dla fanów, właśnie tu matchboxa. Może kogoś to zainteresuje. Jeżeli chodzi o mnie, ja tutaj nie będę tego kupował, ale chciałem wam pokazać po prostu taką ciekawostkę. Kolejny nasz temat, oczywiście Layer Zero Stargate. Mamy dwa nowe głosowania. Nie zapominamy o tym, robimy to systematycznie. Szczególnie osoby też, które mają świeże portfele, musiały odczekać tutaj na odpowiedni blok, żeby móc głosować. Warto teraz pilnować tego na y, bieżąco. Mamy również informacje od Jedi Swap, jeżeli działacie na Starknecie, tak jak pamiętacie, ja też tutaj dodawałem delikatną płynność, możemy odebrać swoje NFTki, sprawdźcie, czy jesteście y, uprawnieni. Wszystkie informacje macie bezpośrednio na Twitterze Jedi Swap. Z ważniejszych rzeczy mamy fajną informację od Kornika dotyczącej pięciotygodniowej y, kampanii y, właśnie y, z link projektu. Kampania jest oczywiście na Galaxy, także jeżeli Ktoś jest również zainteresowany i działa w tego typu miejscach, to myślę, że Kornik tutaj wyczaił fajną rzecz i warto tego się przyjrzeć. Sam projekt zebrał, tak jak tu Kornik pisze, 20 milionów finansowania. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście obserwujemy Chili's i Socios. Mamy wydarzenie tradingowe, pula nagród 20 tysięcy dolarów. Także dzisiaj o 11.00 to się rozpoczęło. Jeżeli chodzi o Chili's, powolutku, powolutku ten ekosystem się buduje, dochodzą tutaj nowe projekty. A jeżeli szukacie, Informacji o sporcie i blockchainie zapraszam do Zielonego, do Greenboya na Twittera, który robi bardzo fajne podsumowania tygodniowe tego, co dzieje się w sport i blockchain. I również te podsumowania są na naszej stronie internetowej kryptoekipa.pl. Chain4Emergy nie śpi, Chain4Emergy jeździ po eventach w najbliższym czasie, oczywiście. Tak jak widzicie, między innymi Kopenhaga. Także tutaj bardzo ważne to jest to, że projekt wychodzi za granicę, gdzieś tam się pojawia. Potem mamy. Monachium, a więc tutaj właściwie najpierw mamy Monachium, potem mamy Kopenhagę, więc to jest również bardzo dobre i w tym kontekście nagrałem wam również rozmowę z Gregiem z Chain for Energy. Wiele osób pytało na jakim etapie są polskie projekty, czy przetrwają, skąd biorą pieniądze na finansowanie, więc te wszystkie trudne pytania, mi zabajecie każdego dnia w kontekście polskich projektów zostały zadane i ten wywiad najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu trafi na mój kanał. Jeżeli chodzi o MindDAO, który bardzo fajnie rozwija się multi Chainowo mamy sporo informacji Mamy oczywiście y, tą integrację z Base'em i mamy również podsumowanie Miesiąca, także jeżeli ktoś jest Zainteresowany, warto zajrzeć do chłopaków Na Twittera. Gameswift wprowadza kolejne gry do swojego ekosystemu I jedna gra jest słuchajcie Całkiem ciekawa, jest to Projekt Heroes of Hold'em Projekt, który ma łączyć fantazji RP, RPG właśnie z pokerem No, kto w pokera grywa to myślę, że Będzie zainteresowany y, Przejrzałem sobie tego trailera i... I powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda. A więc, takie dodatkowe efekty do grania w pokera. Myślę, że coś takiego będzie bardzo ciekawe gdzieś tam dla osób, które lubią fantazji, ale również lubią twardo pograć sobie w poksa. Także, ten projekt również gdzieś tam będę sobie na spokojnie Obserwował. Lecimy sobie dalej. Mamy ważne informacje również z gamingu z Mayhem. Mamy nowe konkursy, nowe partnerstwa. Możliwość oczywiście głosowania. Także, jeżeli lubicie ten projekt, no to na bieżąco w DAO warto sobie głosować, bo wtedy macie wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli oczywiście interesujecie się gamingiem, przypominam, że Muadip na swoim Twitterze robi wam również takie podsumowanie. Ja robię z newsów ogólnych. Muadip robi z gamingowych. Dzisiaj wleciało 6 minut. Warto również wlecieć i się zapoznać. I oczywiście profil Diabła, który na bieżąco Wam omawia ważne kwestie gamingowe. Również to, co się ostatnio dzieje w Gala Games. I pełna informacja oczywiście na temat projektu SORAR. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję, że jesteście ze mną, z kryptoekipą w tym trudnym czasie. Pamiętajcie, cały czas warto działać. Głowa do góry, lecimy z tematami. Hej, ekipa.